40-latek z zatrzymaniem moczu. Od wczoraj dyzuria i gorączka. W wywiacie przebyte ostre zapalenie trzustki, inne choroby neguje. Cewnikowanie nieudane, krwawienie z cewki moczowej. Jaka glikemia? Nie mierzyłem cukru. Jeszcze, zaraz to zrobię. Ty, 500 cukru. Skąd wiedziałeś? Nie wiedziałem, ale podejrzewałem. Wiesz, o co mi chodzi. Młody pacjent z zatrzymaniem moczu. Trochę za wcześnie na prostatę. No tak, ale mogła być kamica. Teoretycznie mogła być kamica obu moczowodów. No ale wtedy raczej cały cewnik by wszedł, tylko moczu by nie było. No ale co ma zatrzymanie moczu do cukrzycy? Bo prawdopodobnie to jest prostata, ale nie rozrost, tylko zapalenie. A u cukrzyków jest większe ryzyko zapalenia prostaty. Ogólnie w cukrzycy jest niższa odporność. Cukier w moczu też nie pomaga. Znaczy pomaga, tylko że bakteriom się rozmnażać. No i cukrzycy szczególnie często rozwijają ropień prostaty, co dosyć skutecznie utrudnia cewnikowanie. No ale cukrzyca de novo w tym wieku? No, kombinuj. Zapalenie trzustki. Cukrzyca może być powikłaniem ostrego zapalenia trzustki. Tak jest, ostre zapalenie trzustki doprowadziło do cukrzycy, a ta do zapalenia prostaty, stąd gorączka i zatrzymanie moczu. Zróbmy USG i sprawdźmy, czy mam rację.